Witam Państwa bardzo serdecznie w trzecim odcinku z gry Śledztwo Zagrobu. Powiem Wam tak, że gra się coś nie zapisuje. Poprzednim materiałem tutaj pojawiło nam się kółeczko i gra się nie zapisała. Musiałem tutaj wykonać wszystkie te wskazówki od nowa odnaleźć. Potrzebujemy jeszcze dwóch wskazówek. Opętajmy tego gościa. Spróbujmy wpłynąć. Co zrobi, żeby odsłonił zdjęcia? Morderca szukający czegoś. Prawdopodobny cel. Bakter szuka dziewczyny. Formularz zaginięcia. Uszkodzona ściana. Tajemnice szkice. Nie, to nie jest ta wskazówka. Musimy tutaj wybrać coś innego. Prawdopodobny cel. To też nie jest to. Mam jeszcze jedną szansę. Ukrywający się świadek. Też to nie działa. Bakter szuka dziewczyny. Też to nie. Ukrywający się świadek. A, zasłonięte zdjęcia. Wygląda na świadka, ale co jeszcze ważnego jest w tych zdjęciach? O, jest. Should get this photo to Rex for that Amber Alert. Mamy kolejną wskazówkę, zdjęcie świadka. Dotknięcie. Możesz doznać wizji, wchodząc w kontakt z przedmiotami po namierzeniu źródła dźwięku wskazujących na największą energię parapsychiczną. Ksiądz, matka, akta. Ksiądz. Father, do you have anywhere that I could stay just for a little while? Oh, of course, dear. The church is always here to help. Okej, mamy 14 wskazówek. I kościół. Out the window. Gunned me down on the street and you didn't even check for witnesses? Like you're untouchable. That girl is my only lead. I need to find her. Dobra, udało się nam tutaj pchnąć ślad, znaleźć ślad mordercy ukończono. Udało nam się pchnąć grę do przodu. Wyjdź z mieszkania. Dobra, możemy w końcu wyjść stąd. Zmierzamy w kierunku kościoła, tak? Okej, udało nam się tutaj wyjść na... Świadek to mój jedyny trop, muszę ją znaleźć. Poszukiwania najlepiej zacząć w kościele. Rozpocznij śledztwo. Czekajcie, bo tu mamy kościół, dobra, ale... Aha, i tu jesteśmy my. We're looking for a weapon. They said he didn't even bring one. Wiecie co? Przydałby się opętać jakiegoś kota. This can't be real. It's like we're all in a daze out here. Dobra. Idziemy do kościoła. Po co? Wracam. Po drodze będziemy zbierać wszystko, co się da. Okej, tu mamy jakąś znajdźkę. Today everything died for me. Moje życie 1 na 7. Widzicie? Udało nam się tutaj coś zdobyć. Przemyślenia Julii 3 na 38. Dobra, do kosza nie mogę wejść. Mogę.
Arthur hated the guy. I think the hate was pretty mutual. Ronan was a little rough around the edges. But Baxter, he isn't exactly Mr. Cuddly. Yeah, but you don't think he'd... I mean, a fellow cop. Or anybody. In this job, I'm surprised less every day about what people are really capable of. Prawda o Baxterze, jeden na dwa. A tego drugiego go pętamy. A, tu nie jestem w stanie nic się dowiedzieć. Tutaj tyle, tak? Ale... jeszcze się rozglądam, patrzę, czy czegoś nie przeoczyłem. No dobra, chyba wszystko zebraliśmy. Przez ten mur się da przejść? Niekoniecznie. Nie ma nic, szkoda. Szukam jakichś dokumentów. Schowaj się. Czyżby tu jakieś demony były? Nie. O, tutaj coś mamy. Informacje o zabójcy. Możemy wszędzie chować, ale nie potrzebuję się na razie chować. Widzicie, nie mogę tego zebrać. Gra się na mnie zapisuje, ale to tak średnio to działa. Wiekuisty. Potrzebne jeszcze 15, aby odkryć historię. Kurczę, 15 jeszcze takich tych musimy znaleźć. Tam są jakieś dwie znajdźki, widzę. Przydałoby się to zebrać. A tutaj co jest? Widzicie, to sobie mogę przywracać wspomnienia. Where am I? This isn't right. I don't even know how I got here. I just want to go home. Listen, I don't know if there's anything I can do, but it looks like you could use some help. I don't know how I got here, or even where here is. I can't remember what happened to me. Why am I like this? I'm sorry to tell you, kid. But if you're here, it means you're dead. I knew it. Look, I'm in a similar situation. Now, I used to be a detective. Let me take a look around and see if I can find anything that will help you make sense of all this. I don't even know where you'd start. Is there anything you remember? It doesn't matter how small. Sometimes the tiniest detail is all it takes. I remember lots of people. And this rowboat. Everyone was scared. And I keep seeing the name Monahansett. That's a start. Let me see what I can do.
Dobra, jak umarła kobieta na plaży, znajdź odpowiedź. Czekajcie, tutaj coś mamy. This is her obituary. She died when a rowboat capsized and sank. Her body was never recovered. What was she doing on a rowboat? No, mamy drugą wskazówkę. Informacja o zabójcy 4. Obraz na ramce. Co ten obraz tutaj przedstawia? Jakąś grupkę ludzi, ale to mi niewiele mówi. Looks like a memorial of some kind. I'll bet people left more than just this around here. Finding that stuff could help piece things together. Czekaj, już coś tam, coś mi się udało odkryć. Cztery małe wskazówki mamy na 5. Na chwilę ją jeszcze przepytamy, może coś będzie wiedzieć, jaka wskazówka wpadnie. Dobra, tutaj nic nie ma więcej. Generalnie musimy tutaj szukać. Jak umarła kobieta z plaży? Dobra, dobra, dobra. Kurczę, nie mogę znaleźć jeszcze jednej wskazówki. Chyba, że tutaj coś znajdziemy na tym krużganku. Chyba, że 4 odpowiedzi nam wystarczą. Dobra, zobaczmy. Może się uda. Jak umarła kobieta? Różane świece, pomnik nad morzem, nekrolog w gazecie, obraz w ramce. Przez lata gromadzono tu różne świece, wyglądają na gromnice. Jednak to nie to. A tutaj coś jeszcze mamy, a. Will be deeply missed. You are a hero to us all. Huh. Hero to us all. Looks like more than one person owes her their lives. Czekajcie, bo się nam tutaj ktoś chyba pojawił. Czy mi się wydaje? Czego nie mogę przejść? A. Jakieś postacie się pojawiły, ale chyba nie wiem, czy to ma coś wspólnego z tym zadaniem. I'd accuse my boss of witchcraft in a heartbeat. Tutaj to nic nie ma wspólnego. Aha, dobre to śledztwo, przyznam szczerze. Na karteczce przy bukiecie widnieje napis: będziemy za tobą tęsknić, jesteś dla nas bohaterką. Dobra, i nekrolog w gazecie. Nekrolog dziewczyny, według niego, była w łodzi płynącej w stronę tonącego Massachusetts, zanim się utopiła. Obraz w ramce. Zdjęcie ocalałych z katastrofy parowca. Turns out it was a steamer ship that sank right outside of Salem Harbor. If it weren't for you, a lot of people would have died. You're a hero. If I saved everyone,
Then how did I die? No, no, you didn't save everyone, but you were trying to. Your rowboat capsized. I can't swim. So I must have drowned. I'm sorry. Dokładnie tak. No. Don't be. Thanks to you, instead of fear and sadness, I feel pride. If it weren't for you, I would never have known. Thank you from the bottom of my heart. I'm glad I could help. Dobra, amnezja, mam osiągnięcie. I generalnie co? Lecimy dalej w takim razie. Tutaj udało nam się rozwiązać zagadkę. Zbierzmy to. Tablica upamiętniająca piractwo. Historia z Salem. Nam się zbierać jakieś znajdźki. Co? Tutaj chyba tyle, nie? Kierujemy się w stronę kościoła. W sumie zdobyłem teraz dwa osiągnięcia. You're running away. You need a sanctuary. A place where nothing bad can touch you. But you can never escape the questions. They follow you everywhere. Muszę ustalić, gdzie jest świadek. Dobra. Jedna wskazówka, o proszę, tędy nie przejdziemy. Znajdź sposób, by dostać się. Okej, tędy nie przejdę, ale tutaj coś leży. Potrzebne jeszcze 10, by odkryć historię. Wiecie co, może pójdziemy najpierw na górę, co? Tutaj chyba demonów nie ma. Historia Salem 2/25. Odblokowaliśmy osiągnięcie kolekcjoner 25. 25 już udało nam się zdobyć znajdziek. Tutaj nie przejdę, ale czekajcie. Tam coś jest. Szkoda. O, możemy się schować. Dobra. Historia Salem 3/25. Niby gra się zapisuje, wam powiem, ale wcale tak nie jest. Może zagram jakąś serenadę, przepraszam. Dobra. Tutaj mamy jakieś poszlaki. Where is she? Wasn't there a clue about the church and the apartment? Które wskazówek pomoże ci pchnąć śledztwo do przodu? Ja pierdziu. Księga o duchach. Daj mi te szkice. Kościół. Mój jedyny trop. Father, do you have anywhere that I could stay? Just... Oh, of course, dear. The church is always here to help. I think we have an old attic you can stay in for as long as you like. Na strychu. Staying in the attic? I better go check it out. Dobra, zaraz tam pójdziemy. Oczywiście tylko sobie tutaj jeszcze wszystko pozbieramy. Jeszcze 9 potrzebuję zebrać. Save us from the dark trials to come. Deliver us from the shadow of the evil one. If there's someone up there.
Please start protecting us. God, I hope this is helping. She's praying and thinking. It's getting dangerous. I'm sure it's just isolated victims he picks off. Mm-hmm. Czekajcie, tak, tutaj zaraz pójdziemy sprawdzić, co jest za tą ścianą, natomiast tutaj jeszcze coś mamy. Analizuj moje życie. Ale co to jest za kruk? O, a czekajcie, bo tutaj jeszcze ktoś jest. Jakaś postać. Hey, hey, hey! It's okay. Just don't go near them. I couldn't look anymore. I had to stop it. Those hands, they tore at my soul, at my mind. It's your eyes. They get in through your eyes. All right. Just calm down. You're not making any sense. Shh. Sorry, I've been on. What? They're coming for you. No nie no. Kto? Demony? Może być. At least it's well lit and there are people around. What was that? Thought I heard a sound. I can't smell good. It smells perfect. It smells like her. So you just decided to help yourself to her closet? No. The ones in her closet were too new. Besides, she knew someone had been in there. I waited until she threw them out. You know, I was always good at waiting and watching. Sometimes she would look around like she could feel me watching. And if she caught you, then what? Your whole world would come crashing down. Why? It never has in the past. I deal with her the way I dealt with the others. And then I move on to the next one. Moving on in this place might be harder than you think. Ja mam jeszcze jedną opcję dialogową i nie mogę jej aktywować. Czekajcie, pójdźmy teraz tutaj w takim razie na plebanie. Aha, tędy nie przejdziemy, ale możemy sobie coś tutaj ujawnić. Kolejną piłę. Jeszcze 8 potrzebuję. Aha, widzicie. Ale tam nie jestem w stanie przejść niestety. This place is so cold tonight. When she calms down, I'll go ask her why she needs to stay here. Kurde, nie mogę przerwać opętania. Musimy, kurde, jeszcze jedną rundkę tutaj zrobić. A widzicie, teraz mogę. Ale będę mógł przejść na drugą stronę kościoła. I sprawdzimy, co tam jest. Generalnie. Czyżbym pchnął grę do przodu? Na to wychodzi, Czekajcie, opętamy kota. Dostaniemy osiągnięcie. Znajdź wejście na strych. A, czyli jednak dobrze. Dobra. Oh shit. Dobra, teraz tak. Ale tędy nie przejdziemy, dobra. Tam mam jakiegoś demona, cholera, pierwszego.
Brian is a lovely boy, but I worry about his family. Well, his mother does seem to be a bit of a harpy, but Brian's worth it. Yeah, I think so too, dear. It's just that Shelley didn't grow up around boisterous people, and I worry about the pressures of their relationship. Oh, Sheila, they'll be fine. You know they'll have a long, happy life together. Oh, I'm sure you're right. You've been her best friend since, what, fourth grade? I think in some ways you know her better than I do. He's a great guy, but she's right about his mother. I hope my wedding isn't this stressful. I must admit, I am looking for... It's so simple to be a nice person. Why can't everyone do it? Dobra. A, dobra, mamy chyba nasz trop. No, pojechała na górę. Opętanie kota. Gdy jesteś w ciele kota, możesz użyć WASD i przytrzymać Shift, aby biec. Na niektóre występy można wskoczyć tylko z rozbiegu. Those air vents okay? Oh, yes, sir. Yes. Aha, czyli w ten sposób, dobra. Musimy biec i tutaj się rozpędzimy. Maybe that's why they use incense, huh? Not even listening. Yeah, they're quite the fairy tale. But this guy would love to see my boy play football. But they met right after. Kurwa, tam był ten demon pieroński. They want excellent food under these conditions? This would never happen in my kitchen. Really? Great. You follow football? Przydałoby się tego demona załatwić. Okay, I'm not trying to be picky, but seriously, now do you call this a... Where did they get their help? Wasn't a lot more... Can't wait till this one is over. There's only a witch in Salem. No i pytanie teraz, gdzie zaczniemy? To jest chyba nasza pierwsza śmierć w grze. Znajdź kota? Kurde, nie musisz, że wszystko od nowa. Ale jaja. Cel osiągnięty, co dalej? Dostać się na strych kotem? Jeszcze cztery. Aha, czyli te przedmioty, które udało nam się zdobyć, to już są zdobyte, chyba podnieśliśmy. Those air vents okay? Oh, yes, sir, just regular maintenance. A, widzicie. Tutaj możemy przejść. I'm sorry, ma'am. The request form said it would be a Puritan-themed display. It wasn't a lot more specific.
Aha, dobra. Wszystko jasne. Ale tutaj nie widzę nic, co moglibyśmy zebrać. Nie ma to jak się przemienić w kota. Tam coś jest do zebrania? Nie lubię tych demonów, bo je się ciężko załatwia. Aha, to tutaj byliśmy już. W takim razie gdzie? No to mamy problem. Houston. Mamy problem. Ha. A, tak, tutaj jest przejście. Dobra. Dobra, wszystko jasne. Musimy się jakoś na ten strych dostać. Ale fajne, fajnie to wymyślili, naprawdę. Dobra, jesteśmy na strychu. Cel osiągnięty. Dobra, moi drodzy, to chyba będzie dobry moment, żeby sobie zakończyć ten trzeci materiał. Gra może nie jest jakaś mega do oglądania, wiem o tym, zdaję sobie z tego sprawę, ale tak jak już wspomniałem, doprowadzę serię do końca. Także to tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że chociaż troszkę się Wam film podobał. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, będzie na bieżąco. Pozdrawiam, cześć.